Monopod. W odróżnieniu od statywu składa się on tylko z jednej nogi, na co wskazuje mono w nazwie. Składa się z teleskopowej nogi oraz prostej głowicy z jedną płaszczyzną obrotu. Ponieważ najczęściej łączony jest z długimi obiektywami, które posiadają ruchome mocowanie do statywu, a sam monopod można obracać w obie strony, bardziej zaawansowane głowice są zbędne. Wykorzystywany jest przede wszystkim przez fotografów sportowych, na koncertach oraz w innych dziedzinach fotografii, gdzie tempo przestawienia konwencjonalnego statywu jest niesatysfakcjonujące. Choć są wytwarzane monopody z włókna węglowego, ich waga nie jest specjalnie mniejsza od tych aluminiowych. To wszystko na dziś, do zobaczenia pojutrze.